trzeba dostać w dupę, żeby wyjść na ludzi. Do tego niepełnosprawne rodzeństwo. Tata zmarł i zmarł mój brat, również 13-letni. Że chciałbym samemu sobie na coś zapracować, żebym nie musiał gdzieś iść do mopsu. On zmarł, jak miałem 8 lat. Skąd ty masz taki głód? Dlaczego tobie się chce? Zazwyczaj to ty kogoś zapraszasz i rozkładasz go na części pierwsze. Byłoby nie fair, gdybym o tym nie wspomniał, bo taki był początek. Czyli nie powinniśmy narzekać w momencie, kiedy pojawiają się problemy. Można było w ciągu miesiąca zrobić tyle, co w 2 lata na przykład. Pierwszy raz sprzedałem butelki, zarobiłem pierwsze pieniądze i tata mi to pokazał. Najważniejsze jest zacząć coś robić. Tak. Nie szukać definicji szczęścia czy arcydzieła, jaka ona jest dla Fryderyka czy dla Kusza. Ja widziałem, że on robi biznes, więc ludziom czasami się wydaje, że to wszystko jest takie łatwe. Wy urodziliście się w czasach, gdzie już jest wszystko. Ten odcinek będzie dość nietypowy, odkryję tutaj sporo prywaty. Ta historia wzbudza we mnie ocean emocji, przemyśleń i uśmiechu. Wielu oceniają ją jako wyjątkowo inspirującą, ale to już nie mi oceniać. Jednak osobiście zainspirowało mnie to do podjęcia wielu dobrych działań, w tym spełnienia jednego z moich marzeń, napisania własnej książki. Nie powiem ci, że jest ona najlepsza na świecie i odmieni twoje życie, to już jest w twoich rękach. Tak samo jak ty możesz ocenić, czy moja historia, którą opisuję w książce o wiele szerzej niż zrobiłem to w dzisiejszym odcinku, jest inspirująca i wpłynie na twoje życie. Zapytam cię tylko na koniec, czy dasz sobie szansę poznania tej historii, poznania jej z twojej perspektywy. W opisie pod filmem znajdziesz link, który daje ci taką szansę. Miłego czytania. W dzisiejszym podcaście będę rozmawiał z absolutnie wyjątkowym człowiekiem. Będziesz miał dzisiaj okazję zapoznać się z historią agenta specjalnego Grzegorza Kusza, a rozmawiać będziemy o tym, jak to się stało, że dzisiaj jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w social mediach i jedną z gwiazd YouTube'a. Zapraszam cię serdecznie na tę niezwykłą rozmowę. Grzegorz Kusz, dla przyjaciół Kuszu, i zapytam Grzegorza teraz, czy ja się mogę do ciebie też tak zwracać. Jak najbardziej możesz się zwracać do mnie, Kuszu. Witam, Fryderyku, i witajcie wszyscy widzowie albo słuchacze, bo pewnie pojawi się to na różnych platformach. Myślę, że w różnych miejscach będą nas słuchacze słuchać, których serdecznie teraz pozdrawiamy obydwaj. Ostatnio miałem taką przygodę, gdzieś tam siedziałem sobie w pewnym miejscu, zażywałem kąpieli medycznej takiej bardzo i naprzeciwko siedziała dziewczyna, która bardzo tak dziwnie na mnie patrzyła, nie znała mnie nigdy wcześniej i w pewnym momencie mówi: ja pana chyba widziałam u Grzegorza Kusza. Czyli robi to jednak swoje, robi to robotę. Gdzieś tam byłem u ciebie gościem, za to jestem bardzo, bardzo ci wdzięczny. I zazwyczaj jest tak, Grzegorz, albo Kuszu? Może być, tak? Może być Kuszu. Przyzwyczaisz się. Nie jest to jeszcze dla mnie takie całkiem oczywiste. Zazwyczaj to ty kogoś zapraszasz i rozkładasz go na części pierwsze, albo dowiadujesz się od niego, co ma do powiedzenia, jakie reprezentuje sobą wiedzę czy też wartości. Natomiast mało kto chyba zna Grzegorza Kusza ze strony tej, jakim on jest człowiekiem, czy też jak często dzielisz się w ogóle tym, jak do tego doszło, jaką masz historię, czy też jak dużo mówisz o sobie w swoich wystąpieniach. Obserwuję cię ponad 300 tysięcy ludzi, jakby nie było na YouTubie. Jesteś rozpoznawalną osobą. Tak, to miłe. Zacznę od tej historii, o której powiedziałeś na początku. To się faktycznie dzieje w różnych miejscach i też musimy powiedzieć, że to tylko odezwą się ludzie, którzy się nie wstydzą. To też jest na pewno taki fakt, bo wiemy, że część osób się po prostu będzie... Też to zauważyłeś. Troszkę się będzie bać. Niektórzy zerkają i czuć ten wzrok gdzieś w różnych miejscach. To jest bardzo miłe. Powiem ci, że to jest taki efekt uboczny, bardzo pozytywny tej naszej pracy, no bo to już jest praca i o tym trzeba też mówić. Tej jakiejś rozpoznawalności. Ja bym nie mówił o popularności, bo to słowo jednak czasami się źle kojarzy w niektórych kręgach i wolałbym zostać przy rozpoznawalności, czasami głosowej, czasami tej YouTube'owej. I faktycznie tych rozmów też miałem sporo związanych z tym, że albo mnie kojarzą, albo kojarzą mnie przez jakiegoś gościa, na przykład przez ciebie, albo przez innych gości, których zapraszałem. I zgadza się, to ja najczęściej rozkładam na części, pierwsza może nie, najczęściej dowiaduję się o tym, w czym są ekspertami, czyli zaczynałem od tej, od inwestowania, więc zapraszałem osoby od inwestowania. Później uznałem, w sumie to było w czasach pandemii, że zainwestować warto również w swoje zdrowie, dlatego pojawili się też eksperci od zdrowia i dzisiaj trochę idąc, może nie w heksagon, bo u ciebie tych elementów heksagonu jest dużo więcej, myślę, że aż w tym kierunku nie pójdziemy, ale uznałem, że na pewno u mnie w życiu są takie trzy elementy tego heksagonu, bo to jest dobre słowo, ładne.
Czyli na pewno są to finanse, na pewno jest to zdrowie i ostatnio uznaliśmy, że również są to relacje, bo dzisiaj ludzi samotnych, ludzi zdrowych z pieniędzmi, ale żyjących samemu, bo nie umiejących budować relacji, nie umiejących rozmawiać jest bardzo dużo i chcemy się tym problemem również samotności zająć. Więc te trzy tematy u nas będą, dlatego zapraszamy te osoby. I odpowiadając na ostatnią część tego pytania, rzadko dzielę się tą swoją prywatą, chociaż czasami się to pojawiło na konferencji. Oczywiście mojej ostatnio Wieliczce, gdzie ponad 250 osób było, ta historia pojawiła się. Trochę historia związana z poznaniem się z Dawidem, z którym prowadzimy kanał. Więc przez pół godziny taka historia krótka się tam pojawiła. Ale nie miałem okazji, myślę, więc jestem sam ciekawy, o co mnie tutaj zapytasz. Zapytam cię przede wszystkim o to, jak to w ogóle się stało, że dzisiaj jest agent specjalny. Jaka jest w ogóle geneza? Może zacznijmy od tego nazwy kanału, bo wcześniej bardziej posługiwałeś się nazwą agent specjalny. Dzisiaj więcej, tak wyczuwam, promujesz siebie tak by the way, to chcę ci powiedzieć, że będziemy się bardzo uzupełniać, bo ja jednak bardzo mocno oprócz tych rzeczy, które ty promujesz, promuję oczywiście rozwój osobisty, promuję spełnianie marzeń, czyli robienie z życia arcydzieła, czy też bardzo dużo mówię o planowaniu kariery, więc fajnie się składa, bo będziemy się bardzo mocno uzupełniać. Jaka jest geneza pojęcia agent specjalny? Tak, tych elementów związanych właśnie z tym heksagonem, o którym mówiliśmy. Ja powiedziałem, że u nas są trzy główne takie tematy: finanse, zdrowie i relacje. I myślę, że na tym zostaniemy. A i tak, wchodząc w każdy z tych tematów, jest tam po prostu ocean, więc wystarczy. A u ciebie na kanale czy w klubie, który od wielu lat oglądam, niecodziennie, przyznam się. Grzegorz, ale wszyscy się tłumaczą. Zawsze ktokolwiek mnie spotyka, mówi, ale no ja jestem w klubie, ale nie jestem zawsze rano. Ja uznałem, że chociaż miałem taki okres, gdzie słuchałem przez długi, długi okres. Nie oznaczałem nigdy tej aktywności, tak to się nazywa, ale były takie nawet miesiące, że słuchałem dziennie. Wstawałem, próbowałem wstawać dla siebie o 5 rano. Dla mnie to nie była godzina, która po prostu mi pasowała. To tak wracając do tego. A idąc do genezy nazwy agent specjalny, to jest w ogóle historia, która najczęściej zatacza koło. Ja przyjechałem tutaj, jadąc samochodem ponad godzinę, słuchałem Maćka Wieczorka. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego, klikając z YouTube'a, wyskoczył mi on jako pierwszy film i sobie przesłuchałem jego film na Nowy Rok o celach, bo zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć od kogoś bardziej doświadczonego. Z Maćkiem znamy się lat chyba 15 i to z nim nagrałem kilka pierwszych odcinków. I to Maciek z Kacprem, którzy dzisiaj tworzą eksperta w Bentleyu, a w zasadzie eksperta w Rolls Royce'ie, bo zmienili auto. To nawet nie wiedziałem. Chyba wczoraj ta informacja się pojawiła, więc znamy się z nimi i byłoby nie fair, gdybym o tym nie wspomniał, bo taki był początek i to Maciek z Kacprem stali za kamerą, a w zasadzie za iPhone'em, nagrywali iPhone'em kilka moich pierwszych odcinków. Taka była historia, że z chłopakami, którzy tworzyli swój początek na YouTubie i nagrywali pierwsze odcinki eksperta w Bentleyu, Maciek mówi, że chciałbym sprawdzić, czy to, co zbudowałem u siebie, czyli markę osobistą Maciej Wieczorek, czy to zadziała u innych ludzi. I tak patrzy na mnie Maciek i mówi, Kuszu, wiesz co, a może zrobimy z tobą test? A ja mówię, jak to ze mną? A on mówi, no z tobą, może tobie będę budował markę osobistą. A ja mówię, mi? I mniej więcej to była taka rozmowa. A ja mówię, no dobra. A on mówi, bo ty, Kuszu, jak cię znam, to jak za coś się weźmiesz, to ty to będziesz robił, aż nie wyjdzie. A ja mówię, tak? On mówi, no już cię tyle znam, że wiem, że tak będzie. No i jak się słowo rzekło, tak po prostu poszliśmy i zaczęliśmy nagrywać moje odcinki na YouTube'a. W temacie, w którym się zajmowałem wtedy, to były nieruchomości, zarządzanie najmem, podnajem nieruchomości. Ta firma jest do dzisiaj, a wtedy nagrywaliśmy na kilku nieruchomościach, w domach, w apartamentach, kilka odcinków. A skąd agent specjalny? No właśnie to mnie najbardziej... Bo uznaliśmy, że od czegoś trzeba zacząć, a takim celem długofalowym, biznesowym, który mieliśmy wspólnie robić, dzisiaj go nie robimy. Znamy się, Maciek robi swój kanał z Kacprem, ja robię swój. Miał być agent specjalny, czyli można powiedzieć szef wszystkich agentów nieruchomości w Polsce. Miała być taka może multiagencja, gdzie my będziemy mieli najlepsze nieruchomości, najlepsze perełki. Może będziemy mieli wielu inwestorów i będziemy wiedzieli, co się dzieje na całym polskim rynku nieruchomości. Ogromna wizja wtedy, taki plan. I że będziemy jakieś okazje skupować dla siebie również. Bo chcieliśmy mieć, wiesz, na początku, kup sobie 10 kawalerek, zostań emerytem w wieku 30 lat. Były takie wizje. One się później zmieniły na szczęście, bo chcieliśmy
przestać pracować i skandal... To nie był chyba dobry pomysł nie do końca. Nie był dobry pomysł. Więc dlatego to się, można powiedzieć, wyciszyło naturalnie. Ten agent specjalny został i niektórzy go przykleili temu łatkę, że ja się zajmuję specjalnymi sprawami ważnymi dla ludzi, że jestem takim agentem, który odkrywa te tematy związane z życiem. Tak to, można powiedzieć, się skończyło ta nazwa, ale wielu ludzi ją kojarzy i wcale nie kojarzy ją z nieruchomościami. Ja myślę, że często tak w naszym życiu jest, że my coś zaczynamy, myślimy, że pójdziemy w danym kierunku, po czym niejako przy okazji pojawia się inny pomysł i okazuje się, że ten pomysł jest zdecydowanie lepszy, ale zawsze powtarzam, że najważniejsze jest zacząć coś robić. Tak. Robić, tak, działać. To wychodzi bardzo często u ludzi, którzy mówią, a ja nie wiem, co mam robić i nie biorą się za nic. Ja chciałbym się teraz cofnąć jeszcze bardziej w czasie, Grzegorz. Mhm. Mianowicie... Ty opowiadasz teraz o czasach, bo który to był rok, kiedy ty wystartowałeś? 2019. Tak. Dużo, dużo wcześniej poszukiwałeś cały czas miejsca dla siebie. Tak. Były też czasy, które wiem, bo znam cię już trochę, nie wspominasz ich najlepiej. Mhm. Czy możesz mi powiedzieć o takich zupełnych początkach, co się zadziało, że ty nie poszedłeś taką normalną drogą, klasyczną? Jak taki Jan Kowalski, który wybiera drogę stereotypową, mówi, dobra, skończę studia, pójdę do pracy i będę czekał na emeryturę w pracy, której nie lubię, zazwyczaj. To jak to było w tych czasach, kiedy w twojej głowie zaczęło się nowe myślenie? Który to był w ogóle rok, kiedy pojawiło się u ciebie takie myślenie, że może jednak jesteś stworzony do czegoś innego? Tych momentów na pewno było kilka. Ja sobie teraz przypomniałem, nie wiem dlaczego, ale przypomniałem sobie moment, kiedy mój tata jeszcze żył. On zmarł, jak miałem 8 lat, ale jak on żył, no to może miałem 6 lat, może miałem 5, kiedy się to pamięta, no bo nie wiem, kiedy się nagrywa, można tak powiedzieć kolokwialnie, kiedy nam się nagrywa w dysku, w mózgu to co pamiętamy, może jak mamy 4-5 lat. To wtedy pierwszy raz sprzedałem butelki, zarobiłem pierwsze pieniądze i tata mi to pokazał, że trzeba się napracować, bo w pracy, gdzie on wtedy pracował, to był taki na osiedlu dyżur awaryjny, tak chyba się to nazywało. I on mnie tam zabrał i tam były butelki. Wszystko było w szkle w ogóle. Dla młodszych widzów tak trzeba przypomnieć, że to był rok, już wam powiem, jestem 85, więc to był rok 90, 91, czyli lata naprawdę takiego przełomu, że wszystko się zmieniało, ale wtedy wszystko było w szklanych butelkach. Wody mineralne, tak. Orężady, wódka, piwo, wszystkie napoje, nie było plastiku w ogóle. I ja wszystkie te butelki z różnych napojów pozbierałem z całego dyżuru awaryjnego i je poszedłem po prostu sprzedać. I bardzo dużo było tej pracy, bo ja pół dnia chodziłem z tymi butelkami, bo wtedy było wszystko w szkle, wszystko w tych kontenerach takich plastikowych. Ja chodziłem jako kilkulatek z tymi siatkami, z tymi butelkami do sklepu i zarobiłem pierwsze pieniądze. Pamiętam też, że 5000 złotych wtedy, to było w jednym papierku i mi to starczało na, nie wiem, jakiś ołówek, gumkę, 5000 złotych. To było 50 groszy tak naprawdę. Tak, 50 groszy, dokładnie. Pamiętamy tą zmianę, denominację, więc tak, to sobie przypomniałem teraz. Nie wiem dlaczego, jak ty mi zadałeś to pytanie. A kiedy miałem taki pierwszy moment, mój tata zakładał firmę ze swoim bratem, z moim wujkiem, z Andrzejem, który nie wiem, czy mnie słucha, czy nie, ale chyba pierwszy raz o tym mówię, że to on, wujek Andrzej, żyje. Do dzisiaj jest ta firma. Do dzisiaj wujek jest przedsiębiorcą. Mój tata szybko zmarł, ja miałem 8 lat i ja widziałem, że on robi biznes. On ze swoim bratem robią biznes. Drugi wujek, nie pamiętam, jak on dokładnie był powiązany z naszą rodziną, też miał biznes. Ale później on się gdzieś stracił, ten wujek. W sensie nie mieliśmy z nim kontaktu, a mój tata zmarł. Więc ja ten biznes widziałem bardzo w młodych latach, mając te 5-6 lat. Ale później tego nie było i później była bieda. Duża bieda, bo tata odszedł. Tata był jedynym żywicielem rodziny. Ja pochodzę z wielodzietnej rodziny, gdzie nas było 6. Mama została sama z 6. Z nami. Ty byłeś gdzieś w środku, dobrze pamiętam? Ja byłem w środku, tak. Do tego niepełnosprawne rodzeństwo. Tata zmarł i zmarł mój brat, również 13-letni, niepełnosprawny, który nigdy w życiu nie widział, nie wyszedł z łóżeczka i to też był ogromny gdzieś tam cios. I było ciężko. Generalnie pamiętam różne takie trudne momenty. Wielu ludzi nam pomagało. Ja pamiętam to pozytywnie w ogóle, bo jak się jest dzieciakiem, no to się nie analizuje, czy są pieniądze w portfelu, czy jest kont, przecież nie było. Więc ja dobrze pamiętam to moje dzieciństwo, w sensie takim, że miałem czas na zabawę, tata o mnie dbał i babcia nam bardzo pomagała, więc pozytywnie, ale
Ale widziałem też inny świat gdzieś właśnie, inne dzieci, które miały coś, czego my nie mieliśmy. Pamiętam, że wiele rodzin z Niemiec, z Holandii wysyłało paczki do Polski, pomagając rodzinom ubogim. To było fajne, to jest fajny cel, ale ja się trochę tego wstydziłem, że ktoś mi musi pomagać. Tak otwarcie ty mówię, że mając wtedy ręce i nogi, będąc już coraz starszym dzieckiem, chłopakiem, później poszedłem do szkoły, to sobie myślałem, kurczę, że chciałbym samemu sobie na coś zapracować, żebym nie musiał gdzieś iść do MOPS-u. Do dzisiaj ten MOPS istnieje i myślę, że on powinien pomagać ludziom, którzy już naprawdę nie potrafią pracować. Ale miałem takie gdzieś pretensje, że kurczę, chcę sobie sam zapracować, że trochę się wstydziłem, że ktoś mi musi pomagać. Nie wiem, czy rozumiesz, o co chodzi. Wyszedłem z tego miejsca, w którym byłem. Nie miałem pretensji, bo to nie ode mnie zależało, że tam się urodziłem, ale jakiś taki miałem głód, że samemu chcę sobie pomóc. I szukałem tego miejsca, jak ja mam to zrobić. Cześć, chciałem ci polecić do obejrzenia jeden film. Ten film nazywa się The Bucket List. To jest film o dwóch starszych panach, dwóch dziadkach, którzy mają swoje takie listy marzeń, co zrobić przed śmiercią. No i myślę, że najpierw warto zobaczyć sobie ten film, jeśli nie widziałeś. A jeśli widziałeś, to wiesz, o czym mówię. Ja na takiej liście, którą miałem w głowie i którą mam też zapisaną, bo kiedyś miałem ją tylko w głowie, było to, żeby napisać swoją książkę. Chciałem na swojej półce kilkuset książek mieć taką, którą wyciągnę i będę wiedział, że to jest moja. I to marzenie właśnie się spełniło. Książka Grzegorza Kusza, czyli mnie, książka Momenty, chciałem ci dzisiaj po prostu pokazać, bo spełnione marzenie co daje? Spełnione marzenie daje radość, daje ogromną sprawczość. Pokazuje, że warto sobie zaufać, ale warto też pracować i zrobić coś fajnego, co dla nas jest wartościowe. Jeśli masz coś takiego i niekoniecznie jest to napisanie książki, to zrób to. To zastanów się, jaki jest pierwszy krok do spełnienia tego swojego marzenia, żeby właśnie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, kiedy już może nie będziesz miał siły albo możliwości, albo finansów do tego, żeby spełniać to swoje marzenie, powiesz sobie, kurczę, dlaczego ja tego nie zrobiłem? Całe życie o tym marzyłem, a tego nie zrobiłem. Ja również całe życie swoje dotychczasowe marzyłem o tym, żeby wydać sobie swoją książkę i żeby ją po prostu mieć. Jeśli nawet rozdam ją swoim kilkunastu znajomym najbliższym, to mi to wystarczy. I to już się spełniło, bo ta książka Momenty, czyli od chłopaka z bloków do przedsiębiorcy, który zmienia finanse i zdrowie Polaków. Idealnie też pasuje do tego, co robimy. Do tego, co robimy całym kanałem. Do tego, co jest misją naszego kanału. Że ja jestem uczniem, siedzę na tym krześle i zapraszam najlepszych ekspertów i później ich pytam o te wszystkie rzeczy, które również wdrażam w swoje życie. No i ta książka jest już dzisiaj fizycznym dowodem na to, że porażki nie oznaczają nic. Porażki to jest tylko nawóz sukcesu, jak to się powiedział. Ja tych porażek miałem bardzo dużo w życiu, bardzo dużo. O kilkunastu z nich piszę w książce i pokazuję, że jeśli ktoś ma wymówki, to może przeczytać moją książkę i zobaczy, że nie ma żadnych wymówek, że można naprawdę oszukiwać siebie, ale jeśli masz marzenia w głowie i one są tak mocne, że jest ogromne zaufanie do siebie, to warto po te marzenia iść, osiągać te cele. Jednym z takich marzeń moich było napisanie książki. No i możesz zobaczyć, że nawet mieszkając w bloku, nawet wychodząc z biedy, można realizować swoje cele, można naprawdę budować zespół marzeń, można dbać o swoje zdrowie, można wyjść z ogromnych długów, co zrobiłem i też pokazuję, opisuję, jak to zrobiłem. Myślę, że jest tam o wiele, wiele więcej niż powiedziałem. Jest to książka, którą sam z chęcią przeczytam. Jeśli masz taką ochotę, to zapraszam cię na stronę, żebyś zdobył po prostu swój egzemplarz i nie tylko położył go na półce, położył ją na półce, ale faktycznie, żebyś ją przekartkował, przeczytał. Jest też mnóstwo zdjęć, które pokazują moją historię. Można zobaczyć, jak Kuszu wyglądał, jak miał chyba 9 miesięcy dokładnie, taki mały bobas. Jest tam mnóstwo takich prywatnych, bardzo dużo prywaty. To jest książka, gdzie można powiedzieć, stałem w gaciach w wodzie, a ta fala odpłynęła, no i tam widać całą prawdę, wszystko, co mnie spotkało w tych moich latach prywatnych i biznesowych, ale jestem bardzo dumny, bo wiem, że część z was może zobaczyć w tej książce siebie jak w lustrze i powiedzieć, o kurczę, on miał podobnie, czyli da się z tego wyjść. Także życzę ci inspiracji z tej książki, no i miłego czytania. Jakie były zatem kolejne takie kamienie milowe, bo widzę, że dotyka to głęboko. No to jest, ja widzę tam, patrzę sobie gdzieś tutaj, szukam i gdzieś łapię te zdjęcia, te obrazy i bardzo dobrze to pamiętam, te wszystkie elementy. I tak jak mówię, dzieciństwo miałem super.
Naprawdę dobrze wspominam, gdzie miałem czas na zabawę. Ale były to trudne bardzo też momenty. Tak. Były decyzje, które mogły być podjęte. Pamiętam, jak tata żył, to pracował w Niemczech, gdzie te lata, gdzie wielu wyjeżdżało. Pamiętam, że niektórzy opowiadali, że jak się jechało do Niemiec i w markach się zarabiało, to był przeskok zarobkowy. Nie tak jak dzisiaj, ktoś jedzie do Anglii czy do Niemiec i mówi, zarabiam dwa razy, trzy razy tyle, co w Polsce, trzy wypłaty. Tak, cztery tak, to wypłaty. Było wielokrotnie więcej. Czym ty byłeś w Niemczech, to było kilkanaście wypłat w jednego miesiąca, albo nawet 20 wypłat jednego miesiąca. Więc to był kosmos. Można było w ciągu miesiąca zarobić tyle, co w dwa lata na przykład. I tata był w Niemczech i pamiętam taki moment, w sumie dowiedziałem się to od babci, już po śmierci taty, że mieszkanie było przygotowane dla nas, że my mieliśmy pojechać do Niemiec w ogóle, szukać lepszego życia. I tata jeżdżąc tam, pracując dla nas, dla całej tej rodziny, chciał nas wszystkich zabrać. I podobno to było przygotowane. I coś się wydarzyło. Gdzieś tam się załamał, gdzieś jakiś problem też związany z tym, że może nie umiał tego udźwignąć, że to też zmiana państwa, miejsca, przeprowadzka ogromna z rodziną, z taką ilością dzieci. Więc ja to wszystko pamiętam teraz z opowieści tylko i to się nie wydarzyło. Nie wiemy dlaczego. Babcia też powiedziała, że w sumie nie wie, że gdzieś tam trudne też takie momenty związane może z brakiem pomocy psychicznej przy takiej sytuacji. Bardzo trudnej. Dzisiaj ktoś mówi, że mam jedno dziecko, nie umiem sobie poradzić. Nie? Ja tego nie oceniam, ale widzę, że moja mama przeżyła naprawdę bardzo dużo, ogarniając to wszystko, jak to wszystko wtedy wyglądało. No i myśmy nie pojechali do tych Niemiec. Zostaliśmy w Polsce. I gdzie te kamienie milowe się pojawiły? No bo generalnie jesteśmy teraz na etapie dzieciństwa. Tak. Zauważyłem, że to jednak gdzieś tak głęboko robi na tobie dalej wrażenie. Robi, no robi wrażenie. Dostałem ostatnio taką poradę, że gdzieś tam powinienem sobie to jeszcze przerobić, tą relację z ojcem. Jak siedziałem na spotkaniu z chłopakami, z którymi się ostatnio spotkaliśmy też na kanale. Pozdrawiam chłopaków z Holistika. Świetnie zajmuję się człowiekiem tak holistycznie. No, ta nazwa nie jest przypadkowa. I też rozmawiamy o tym właśnie, nie tylko jak co jeść, jak pracować na siłowni, ale też co mamy w głowie o tych emocjach. Więc to na pewno jest coś, co jeszcze przede mną, taka historia. Do przerobienia, ale tak, żeby nie uciekać od tematu. Te kamienie milowe. No. Ja mogę ci przerwać? Tak? Proszę. Bo tak naprawdę zastanawiam się, bo wszyscy mówią o tym, że trzeba jakieś rzeczy ciągle przepracowywać, ale czy to nie jest przypadkiem takie w tym wszystkim człowieczeństwo, że dotykając nawet... Bo ty nie masz przeżyć takich w sensie bardzo mocno traumatycznych, co bolesnych w sensie ludzkim. Nie mam. W sensie ludzkim bolesnym. Wydarzały się rzeczy poza strefą twojego wpływu, mm-hmm. które były dramatyczne dla ciebie i w jakim stopniu jednak ukształtowały cię jako kusza, czy nie? Tak. Nie uważasz, że jednak to, skoro teraz do tego nawet nawiązujesz? Ja myślę, że tak, bo czasami ktoś pyta, skąd ty masz taki głód? Dlaczego tobie się chce? Jak ty coś zrobiłeś? Albo jak ty się nie poddawałeś ileś razy? Ileś, naprawdę, kilkadziesiąt, nie? Wynajmując pierwsze mieszkanie dla firmy, gdzie nikt mnie nie znał, gdzie byłem jednym gościem, nie byłem agencją nieruchomości i ktoś mi mówi, ale jak ty wynająłeś to mieszkanie? Jak ty namówiłeś... Historię mówiłem, 52 telefony wykonałem i 52 razy usłyszałem nie. I dzwoniłem do skutku. I ja mówię, no ale to się musi udać, skoro gość, który mi powiedział, że jemu to działa, no to znaczy, że jemu to działa. Tak. To znaczy, że mi też będzie działać. Źle dzwonię. Się okazało później, że źle dzwoniłem, wszystko mówiłem przez telefon. Miałem tylko przez telefon umówić się na spotkanie i później na spotkaniu na żywo, tak jak dzisiaj. To akurat u mnie zadziałało ten kolejny raz, że ja przez telefon sprzedawałem wszystko i ludzie mówili, dziękuję bardzo, do widzenia. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, tak, ja uważam, że całe to dzieciństwo, ta historia, która u mnie się wydarzyła i u wielu widzów czy słuchaczy się też jakaś historia wydarza, bo każdy z nas ją ma, to nie powinniśmy z nią walczyć, tylko wykorzystać do tego zbudowania tego życia, o którym mówisz, tego arcydzieła, czymkolwiek ono jest, tego szczęścia, czymkolwiek ono dla was jest, żeby nie szukać definicji szczęścia czy arcydzieła, jaka ona jest dla Fryderyka czy dla Kusza i podążać za nią, no bo ona dla mnie jest inna i dla ciebie jest inna. Zdecydowanie. I co innego ciebie uszczęśliwia i mnie też. I myślę, że to, co się wydarzyło, sprawiło, że że dzisiaj jestem szczęśliwy i uczę się tego, też budowy tej rodziny, bo już dzisiaj też mam rodzinę, od 4 miesięcy jestem tatą, to też... Gratuluję. Dziękuję. Urodził mi się syn we wrześniu, więc... Jak ma na imię? Franek. Bardzo piękne imię.
Tak, więc to też jest dla mnie, to była też trudna decyzja, tak, bo gdzieś tam związki z tym, te wszystkie emocje, tak, że ojej, rodzina, u mnie te dzieci, bracia i siostry w rodzinie, tylu ich było, ten niepełnosprawny, tu się nie udało coś i to siedzi w głowie, to nie można powiedzieć, że więc stres taki, czy to dziecko się urodzi zdrowe, więc ogromna wdzięczność za to, że urodził się zdrowy, że wszystko jest okej, że Klaudia wróciła do domu ze szpitala, że wszystko jest okej. Okay. No i to jest ogromna wdzięczność. Bardzo serdecznie pozdrawiamy w tym momencie zarówno Klaudię, jak i malutkiego Franka. Miejcie się naprawdę dobrze. Tak, więc no to jest też, to jest ważne. Tak, ja czasami gdzieś, wiesz, robię takie pętle, ale one widocznie tak mają iść. No ja myślę, że generalnie jeżeli powrót do tych sytuacji w dzieciństwie, które nawet wywołują w nas jakieś emocje, to czy mamy je przepracowywać? Tego też nie wiem. Ja nie chcę się tutaj wymądrzyć. Też nie wiem, ale nigdy do tego nie podchodziłem w ten sposób, że muszę zapisać się do jakiegoś psychiatry, psychologa, później. Czyli nie masz takiej potrzeby. Nie, że mam na takiej kanapie nie siedzieć z tobą wygodnie, tylko się położyć i opowiadać. Nie. Bez problemu, jak widzicie, choć z emocjami, rozmawiam o tym, co się wydarzyło. Nie chowam tej historii, bo wydaje mi się, że ona może też pomóc niektórym, bo rozmawiałem z wieloma ludźmi przez lata i to w biznesie, bo od 2009 roku jestem przedsiębiorcą, więc codziennie rozmawiam z ludźmi. Od 2019 mam kanał na YouTubie, więc nie codziennie, ale często rozmawiam z moimi gośćmi i zauważyłem, że wielu ludzi słysząc trudne historie i słysząc, że się mówi o nich i nie wstydzi się tej historii, bo czasami ktoś mówi, a ja miałem taką historię, wstydzę się o niej mówić. I też nie oceniam, że ktoś się wstydzi o tej historii mówić. Ja mówię, no to ja o niej mówię otwarcie, bo ją miałem. I to nie przekreśla kusza, który ma 6 lat, że on tam musi zostać, nie? Że po prostu urodził się, że tak się sytuacja finansowo rodzinna potoczyła, że mógłbym, jak rozmawiałem ze znajomymi z tamtych lat, to oni powiedzieli, że różnie mogło być. A ja mówię, co masz na myśli? Wiesz, lata 90., alkohol powszechny. Wtedy, jeszcze wcześniej, jak tata żył, tata pracował na stacji. To była stacja z taką N-ką pomarańczową, czyli CPN, otwierany, zamykany szlabanem, chyba od 8 do 18. To nie było tak, że dzisiaj stacja jest non-stop otwarta i tam macie wszystko. Wtedy, ja nie pamiętam tego, ale znowu z opowieści, stacja była, ty to pewnie pamiętasz, stacja otwierana od do, szlaban, tak. Brak paliwa, kartki. Kolejki, pieniądze, które miałeś i nikt ich nie chciał, tych pieniędzy przecież, bo one były w ilościach astronomicznych, reklamówki się przynosiło. Więc ja to pamiętam i wracając, znowu odbiegam. Ktoś mi powiedział, że różnie się to mogło potoczyć, że alkohol był powszechny. Bardzo powszechny wtedy. Wszyscy pili, żeby tak, zapomnieć o tym systemie, który wtedy dotykał ludzi i alkohol był jak woda mineralna. Od babci to słyszałem, że alkohol po prostu ludzie spożywali jak dzisiaj wodę mineralną. Ile pijesz? No jak najwięcej pij tej wody. No to wtedy było podobnie. I Żeby zapomnieć, żeby ten szary świat, który był za oknem i ta komuna, która wszyscy równi, tak, wszystkich przycinano do w każdym miał mieć ten sam samochód, to samo mieszkanie, ten sam dywan i tą samą meblościankę. I tak widziano ten socjalizm. Ja nie osądzam nigdy, ale myślę, że jednak co ja chciałem powiedzieć, i jeszcze ta jedna myśl, że... A myśl mi uciekła, zaraz pewnie do niej wrócę. Aha, że mogło się to różnie skończyć. I ja dopytałem, a co masz na myśli? No, że cieszmy się, że tak to się skończyło, że babcia też pomogła, że mama była w tym trzeźwa umysłowo, że w tym całym problemie, który została sama z sześciorkiem dzieci, w tym niepełnosprawnymi dziećmi, że ona jednak nie zwariowała, mówiąc kolokwialnie, z tym wszystkim, nie poszła w alkohol i w inne rzeczy, więc za to dziękuję jej i babci, która pomagała, że myśmy wyszli na ludzi, że nas żaden dom dziecka nie zabrał, ani żaden sierociniec, czy tam inne, no po prostu sytuacja taka, mama sobie może nie poradzić, trzeba te dzieci zabrać i różnie mogło być. I takie historie znamy przecież, że rodzina się gdzieś rozpadła, a na szczęście się tak nie stało. Wiesz, co mnie naprawdę teraz zastanawia, jaki jest twój pogląd na ten temat, że bo teraz jesteś w takim miejscu, gdzie jesteś. Jest dobrze, jest sukces, jest rodzina, wszystko w zasadzie w tym heksagonie działa. Bo też rozmawiasz z wieloma ludźmi na różne tematy. Jak myślisz, czy trzeba dostać w dupę, żeby wyjść na ludzi, w cudzysłowie? Czy raczej można też dochodzić do takich rzeczy zupełnie na normalnej drodze? Jaki jest twój pogląd na ten temat? Podzieliłbym bardzo społeczeństwo, gdybym powiedział, że trzeba dostać w dupę, a nie chcę polaryzować ludzi, bo są mocno podzieleni już i w różnych tematach. Myślę, wydaje, że w coraz większej ilości tematów ludzi się polaryzuje i to nie tylko oglądając telewizję, bo ja tej telewizji nie oglądam i widzę, że
że ta polaryzacja naprawdę jest w wielu miejscach i spin doktorzy działający nie tylko w telewizji, ale w mediach społecznościowych wszędzie wiedzą, jak nami manipulować. Zresztą ogromne korporacje non-stop nad tym pracują, że tylko sztuczna inteligencja, czy ta cała AGI, która będzie już kolejną sztuczną inteligencją 4 czy 4.5.0, już nie pamiętam dokładnie tych wersji, więc generalnie z każdej strony pracują nad tym, żeby wiedzieć trochę więcej niż my. Ale nad tym się nie zastanawiam. Odpowiadając na twoje pytanie, znowu Kuszu odszedł, ale wraca. Pamięta i słucha. Ja myślę, że społeczeństwo dzisiaj jest bardzo wygodne i to prawda. To młode społeczeństwo szczególnie, ale nie chciałbym ich skreślać i do nich też mówię, że wy urodziliście się w czasach, gdzie już jest wszystko. Żyjemy w raju, nie uważasz? Żyjemy w raju, że jest dzisiaj wszystko. Jeśli w takich warunkach, ktoś ostatnio ładnie powiedział, że ładnie, ale brzydko, ale tak pasująco do tej sytuacji, że ludzie stali się bardzo wygodni i przez to nieczujni, że są dupami wołowymi, że dzisiaj jeśli facet nie potrafi wziąć śrubokrętu, jeśli facet dzisiaj nie potrafi ogarnąć swojej kobiety, pomóc jej, jeśli facet nie potrafi wziąć samochodu, pojechać, naprawić, nawet opony zmienić, wiecie, takie koła odkręcić, że wszystko ktoś robi, ja nie mówię o tym, że zlecać, bo robisz rzeczy, które dla ciebie zarabiają, to jest inny temat, ale jeśli dzisiaj we wszystko się wpisuje w internet, albo niczego się nie wie, albo dzisiaj faceci na TikToku tańczą na schodach w jakichś przykrótkich spodniach i oni mówią, że to jest ich sukces, ta męskość czasami gdzieś uciekła. Ja mówię jako facet, ale ogólnie o świecie, wracając do tej genezy pytania, to nie powiedziałbym, że trzeba dostać w dupę, ale na pewno mi to pomogło. I znam wiele osób, które będąc w takiej czarnej dziurze, niektórzy mówią, że zaczynają od poziomu zera. Ja bym powiedział, że my zaczynaliśmy z poziomu piwnicy i tam już niżej nie było, więc jak ja nie mogłem... Pukaliśmy od dołu w dno, prawda? Tak, tak, więc jak ja nie mógłbym mieć głodu ani motywacji? No, ja nic nie miałem, miałem tylko inspirację sąsiadów. Miałem takiego sąsiada, który przyjeżdżał, był dyrektorem, nie wiem gdzie, ale pamiętam, że jeszcze miałem jedną taką rodzinę, zresztą znałem tam córkę tych państwa, którzy wyprowadzili się chyba do Gdyni i pracowali na kierowniczych stanowiskach w firmie Procom, jak dobrze pamiętam, czyli w ogromnej firmie. Wyprowadzili się, do dzisiaj mamy z tą córką kontakt, pozdrawiam cię, Asiu, więc... Więc pamiętam, ja widziałem ich jako wzór, że oni mieli szczęśliwą, zdrową rodzinę, mieli duże mieszkanie, mieli auto, jechali gdzieś do pracy, mieli jakiś cel. A ja jako mały, no nie wiedziałem jeszcze, ale widziałem, że ten pan wychodzi w garniturze, że gdzieś jedzie. Więc ja byłem w tej dziurze i myślę sobie, gdzie ja mam iść? Jeszcze nie wiedziałem. Ty na początku naszej rozmowy powiedziałeś, nie wiem, czy to się nagrało, czy myśmy później zaczęli tą prawdziwą rozmowę, że niektórzy mówią, że ja nie wiem, co ja mam robić, to nic nie robię. Tak. W ten sposób, że oni siedzą w domu, tak. Nic nie robią i mówią, nie mam pomysłu na życie, co ja chcę robić. Mogę się wciąć na chwilę, Grzegorz, bo tu jest jedna rzecz, która mnie teraz nachodzi. Trochę teraz schodzę z tego planu, który miałem na naszą rozmowę, ale idźmy na flow bardziej. Okay. Będzie to bardziej autentyczne. Jak myślisz, bo teraz tak, pamiętasz czasy, kiedy było mało wszystkiego, było trudno, było ciężko. Tak. Dzisiaj powiedziałeś sam, z czym się zupełnie zgadzam, że żyjemy w raju. Jest wszystko. Tak. I teraz, kiedy mówimy o tym, żeby robić z życia arcydzieło, bo to jest takie fajne, tak? Zrobić coś wyjątkowego ze swojego życia. Myślę, że mimo wszystko każdemu trochę na tym zależy, żeby być szczęśliwym, żeby się tym życiem cieszyć, żeby się w jakiś sposób może nawet nie tyle zapisać w historii ludzkości, co jednak mimo wszystko korzystać z tego wszystkiego. Kiedyś braki, problemy, dzisiaj wszystko na wyciągnięcie ręki. Paradoksalnie wydawałoby się, że to arcydzieło jest dużo łatwiej dzisiaj zrobić. Uh-huh. Jak myślisz? Łatwiej? Czy może jednak zdecydowanie trudniej to jest dzisiaj zrobić? I to jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że zależy, bo samo stawienie na przykład sobie, postawienie sobie celu, czy wzięcie kartki, mamy teraz, nagrywamy początkiem roku, czyli początkiem stycznia. Nie wiem, kiedy to będzie wyemitowane, ale pewnie nie za 2 miesiące, więc wkrótce. Także to jest sam początek roku. I my mamy dzisiaj mnóstwo książek, mnóstwo elementów i to nie wystarczy, żebyśmy pamiętali, że ja nie będę przeklinał, ale trzeba zasuwać. Każdy przedsiębiorca to wie. Ja nie powiem, że firma jest dla mnie fajna. To jest dobre słowo, którego rzadko używamy w Polsce, bo to jest fajne słowo. Firma jest dla mnie fajna i to jest moje marzenie. Ale ja w firmie przepracowałem setki dni,
setki dni, kiedy pracowałem po kilkanaście godzin. I to nie 10,5, że to już jest kilkanaście, tylko po kilkanaście, 17. Ja przejechałem w pierwszym roku nowym autem, które odebrałem z salonu, 55 tysięcy kilometrów, czyli niejako żyłem... Fajna liczba. Fajna liczba, 50, dokładnie. O, widzisz, nie pomyślałem o tym. 55 tysięcy kilometrów tym samochodem, czyli niejako spałem w tym aucie. Pamiętam, że jadłem na stacjach benzynowych, piłem na stacjach benzynowych niezdrowe rzeczy, czyli jakieś burgery, hot dogi, Coca-Cola i różne dziwne rzeczy. I to było bardzo trudne. I bardzo trudne było, kiedy miało się dużą firmę, kiedy wystawiało się duże faktury, a problemem było to, że na przykład nie płacono ci, albo płacono ci tylko bez VAT-u i miałeś ogromne problemy. Więc ja wracam do tego, że nawet jeśli chcesz mieć firmę, zasuwasz po Polsce, łapiesz kontrakty, a później i tak są problemy. Te problemy trzeba załatwiać. Więc ludziom czasami się wydaje, że to wszystko jest takie łatwe. Nie jest łatwe. Bycie przedsiębiorcą jest trudne. Nie jest dla wszystkich i trzeba mieć ogromną charyzmę, ogromny głód, ogromną chęć pójścia tam po spełnienie marzeń. I widzenie w tym sensu też, żeby to robić. I nie wszyscy się do tego nadają, to trzeba też powiedzieć. Rzadko się o tym mówi. Jest taka książka, nazywa się Mit przedsiębiorczości. Ona też o tym niejako mówi, bo nie tylko o tym mówi, ale o tym, żeby też nie lecieć nie wiadomo gdzie, że można być też małą firmą i być szczęśliwym, że nie trzeba być korporacją. Ale ja bym dodał do tego, że nie wszyscy powinni być przedsiębiorcami. I przekładam to na to, co ty powiedziałeś, że trzeba się zastanowić w ogóle, co się chce w życiu robić. Nie... Ale czy zrobienie arcydzieła to musi się wiązać od razu z tym, że trzeba, że stawia się jakieś korporacje na nogi, i że właśnie, się z kolejnym Steve'em Jobsem? I tu chciałbym zaapelować do osób, które nic nie zrobiły jeszcze w kwestii przedsiębiorczości i zastanowić się, czy każdy powinien być przedsiębiorcą. Bo ja nie mówię do was, że zrobić życie arcydzieło to znaczy, że założyć firmę. Absolutnie nie. Ja myślę, że wielu z was dzisiaj jest szczęśliwych i nie ma firmy i ma spokój z tym wszystkim, co się wiąże z firmą. A dla mnie spokój, to jest właśnie to, że się cały czas tam dzieje i że ja sobie tu z tobą siedzę, a wiem, że tam z tyłu gdzieś w różnych biurach, w różnych miastach się dzieje w naszej firmie i to mnie cieszy. Ale jeśli jesteś osobą, która dzisiaj jest szczęśliwa, co to znaczy? Bo czasami wyznacza się cele, które nie są naszymi celami, czyli ja chcę mieć auto, na przykład takie, chcę sobie kupić apartament, na przykład jesteśmy tu w centrum Katowic, w pięknym miejscu, gdzie pewnie mieszkanie kosztuje, nie wiem, 15 tysięcy złotych za metr i ktoś mówi, no koleżanka sobie tam kupiła, to ja też muszę. No ale zadaj sobie pytanie, czy na pewno musisz, czy chcesz obok mieszkać koleżanki, czy to jest na pewno twój cel, bo problemem wielu ludzi, jest też zauważyłem, jest wyznaczanie celów i gonienie za ta drabina. Był kiedyś taki obrazek, że drabina stoi przy złej ścianie, że my wychodzimy na tą drabinę i się okazuje, że tam jest widok, którego my nie chcieliśmy przez całe życie. Dążyliśmy do nieswoich celów, więc to jest coś, co ja też bym chciał zaapelować. A wracając znowu na samym końcu do tego pytania, o którym powiedziałeś, jest wszystko dzisiaj do spełnienia marzeń, ale ludzie są, mi się wydaje, znowu bym nie chciał wszystkich wsadzać do jednego koszyka, bo widzę młodych ludzi, którzy korzystają z tego. Korzystają z AI, korzystają z e-commerce. Mam kilka w głowie nazwisk, które nie poradziły sobie, bym powiedział, na zwykłym etacie, gdzie naprawdę niewiele się zarabiało na jakiejś fabryce po 3-4 tysiące maksymalnie. Przy dzisiejszych kosztach bardzo ciężko samemu sobie wyżyć, więc część osób wykorzystała e-commerce, część osób wykorzystała AI i są w stanie naprawdę żyć. Tylko oni znowu szli do pracy na 10 godzin, wracali do domu 2 godziny i później w nocy zamiast spać, to pracowali przez rok, 2-3 lata na drugi etat. Spali po kilka godzin dziennie. Czyli wnoszę teraz z twojej wypowiedzi jednak mimo wszystko, że chyba mimo wszystko jest dzisiaj łatwiej to osiągnąć, ale mimo wszystko te rzeczy, które się działy w twoim życiu wtedy, dawały ci większą motywację do tego. Może dzisiaj jest mniej... Okej, dobrze. Że dzisiaj jest łatwiej, że nie pali się tak tyłek. Dokładnie. Nie pali się tak tyłek. Nie boli tak mocno. Ja do 20 chyba, do 20 któregoś, nie pamiętam, 24 czy 5 roku życia mieszkałem w domu rodzinnym. Musiałbym sobie to sprawdzić, ale dla mnie to było bardzo długo i dla mnie to był ogromny dyskomfort mieszkać w pokoju mieszkania z mamą. Wiecie, żebyście to dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, że źle się zmieszka z mamą. Bardzo wygodnie, ale to sprawia, że jesteś... No nie rozwijasz się, tak? 20-kilkuletni facet, a dzisiaj okazuje się, że w Polsce 30-latkowie dalej mieszkają z rodzicami, że mamy coraz wyższy odsetek. Mało tego, nie chcą się wyprowadzać. Nie chcą się, bo jest wygodnie, nie? I mówią, że nie, to tak jest trudno na rynku, czyli znajdują sobie to alibi, tak? Wytłumaczenie, że jest trudno na rynku. Weź, Grzegorz, dzisiaj jest trudno na rynku. Ale jak łatwiej, ty powiesz, no jest prosto, bo mamy wszystko dzisiaj. Mamy telefon, mamy internet nielimitowany, mamy telefon nielimitowany. Pamiętasz kiedyś SMS-y? Nie, ja pamiętam modemy jeszcze. Modemy. Coś tam śpiewało w środku. Ja pamiętam internet, kiedy korzystało się z internetu, to mama
wchodziła do pokoju i mówi: wyłącz internet, bo musimy zadzwonić do babci. Na tym samym kablu, czy na tym samym, nie pamiętam, urządzeniu działał telefon i komputer. Nie nazwałbym tego internet, bo strona ładowała się przez czasami kilka minut. I radością było zalogować się na jakąś pocztę i sprawdzić, czy ktoś nam napisał. Ale dzisiaj część ludzi właśnie szuka tej wymówki. I co ja bym im powiedział? Pytanie, czy ja powinienem im coś mówić? Wydaje mi się, że ci, którzy mają głód i są w tym miejscu, że chcą spełniać i wykorzystywać ten dzisiejszy świat, 2024 rok, i spełniać swoje marzenia, no to oni to robią. A jeśli ktoś tego nie robi, to mi się wydaje, że mój apel nic nie zmieni. Bo oni albo nie są w tym momencie, że doszli do tej ściany, nie pali im się tu, jak jest z tym wygodnie, być może oni tam powinni być. Być może jakaś sytuacja w życiu, która się pojawi u nich, być może jest przed nimi, ona dopiero sprawi, że to będzie ten napęd do zmiany. Być może to będzie to. Znam osoby z mojej nawet najbliższej rodziny, którym wydarzyły się ostatnio takie, bym powiedział, tragiczne sytuacje. Nie żadna śmierć, wypadek i tak dalej, tylko tragiczne pod kątem takim zawodowym. Wiesz, ktoś sobie pracuje na etacie. Pozdrawiam cię, moja kuzynko, jeśli to będziesz oglądać. I to jest dla ciebie dobre, bo wiesz, że to zmieniło u ciebie wszystko. Żyje sobie, pracuje w dobrej firmie, zarabia dobre tam 4-5 tysięcy złotych jako w fajnej pracy, w biurze, tak? I pracujesz tam 10 lat, bo to chyba tyle trwało. I nic się nie zmienia. I nagle przychodzi dzień, że dostajesz wypowiedzenie. I, ale jak to? Mnie zwalniają? No nie tylko ciebie, zwalniają, wiesz, korporacja robi cięcia w całej Europie i zwalnia 100 ludzi. No i kogoś musi zwolnić i zawsze na kogoś padnie. To nie jest problem z tobą, tylko po prostu firma zdecydowała w Excelu, szukamy oszczędności. I nagle cię zwalniają. I co? I to może być taki napęd do tyłka, tak bym to powiedział, który zmienia wszystko. I u ciebie, moja kuzynko, zmienił, więc może o to chodzi. Czyli nie powinniśmy narzekać w momencie, kiedy pojawiają się problemy, bo problemy są tak naprawdę w dzisiejszych czasach dobre, bo możemy je wykorzystać jako pewnego rodzaju motyw, sposobność, okazję do tego, żeby coś zmienić, bo w przeciwnym wypadku w pewnym sensie zasypiamy wszystkim. Tak. Problemy są dobre, to ty chyba napisałeś, że problemy są dobre. Ja pamiętam pierwszy raz, oglądając ciebie na klubie, czy ja wiele twoich materiałów oglądałem od lat, kiedyś rozmawialiśmy, że będąc studentem tu w Katowicach, ja zasuwałem na wykłady darmowe, które ty robiłeś i wychodzę. A który to był rok? O kurczę, musiał wrócić. Tak mniej więcej. Ho, 15 lat temu? Tak mogło być. Z 15 faktycznie. Lat temu, może wtedy nawet więcej. Te wykłady. Tak, studia wtedy robiłem w Katowicach i wychodząc z uczelni, szedłem, nie miałem samochodu, nie było tam autobusu, bo to był wieżowiec przy A4, więc tam nie dało się dojechać autobusem. Na francuski. Tak, z tego co wiem, przy samej autostradzie, więc trzeba było pod autostradą A4 wyjść i później w lewo, jak dobrze pamiętam. I w tym wieżowcu tam były darmowe wykłady o finansach osobistym, dekalog zamożności, jak dobrze pamiętam. Tak. Ja tam chodziłem, więc trzeba było mieć taki głód, żeby coś zmienić, wracając też do tych moich zmian. Ja je miałem, one czasami wynikały z tego, że coś chciałem więcej i miałem głód. I widziałem ludzi, którzy jeżdżą innymi samochodami, lepiej żyją, jeżdżą na narty, są zdrowsi, mają pieniądze na stomatologa, idą normalnie na wizytę, bo chcą, bo mogą i mają zapłacić. Ja mówię, jak na stomatologa zapłacić kilkaset złotych za zęby? Mówię, skąd tyle kasy w ogóle? Co oni robią? Ja obserwowałem tych ludzi, pytałem ich, co robią. Bywałem czasami w domach tych ludzi, jak ktoś mnie zaprosił. Później byłem u ciebie tam w firmie i też spotkałem ludzi, którzy w finansach pracują i pytałem, z kim oni pracują. Jak to można inwestować pieniądze? Przecież brakuje w ogóle, żeby wszystkie rachunki podstawowe opłacić. Więc to było coś takiego, że gdzieś ten głód się pojawiał i pamiętam u ciebie. A wracając do tych problemów, znowu po raz kolejny. Tak odpowiadam. Problemy są dobre, ale cały czas pamiętam, problemy są dobre i zobaczcie, jakbyśmy wrócili do mojej historii, że te problemy na początku, no to one mogły mnie zabić. Nie? Mogły mnie zabić. Pamiętam kiedyś taką panią, która pomagała nam również, pani Helena. Nie wiem, czy jeszcze żyje, mam nadzieję, że tak, ale gdzieś tam kontakt się nam urwał. Pomagała naszej rodzinie, łączyła też z rodzinami z Holandii, które pomagały takim ubogim rodzinom w Polsce. Wysyłały paczki, często z jedzeniem również w tych latach 90. I pamiętam, że kiedyś ona powiedziała mi: Grzegorz, ja widzę, że ty jesteś wyjątkowy. A ja mówię: słucham? No widzę, że jesteś w tej rodzinie, jakbyś tu nie pasował. A ja mówię, no, że tobie się chce, że ty się dobrze uczysz, że ty szybko łapiesz, że ty jesteś taki ogarnięty, że ty nawet nie potrzebujesz opieki, że ty wybiegniesz z domu, że ty sam sobie cały dzień radzisz, gdzieś jesteś, że się ubierzesz, że sobie pojesz, że ty jesteś taki samowystarczalny. To ja ci polecam, żebyś ty wyjechał z Polski. A ja mówię, gdzie?
I ona mówi, no za granicę, do Holandii, do Londynu, do Niemiec, tam jest inne życie. A ja mówię, co to znaczy? I ona mi pokazywała, w sensie obrazami opowiadała, bo ja wtedy nigdy nie pojechałem za granicę, nie wiedziałem, o czym ona mówi, ale widząc te paczki, które otwieraliśmy, tego co tam było, jakie tam były produkty, jakie tam były zabawki, jakie tam było jedzenie, jakie tam były ubrania, ciuchy, buty, wszystko, to ja trochę rozumiałem, co ona ma na myśli, że tam jest inny świat. I wiesz, co ja sobie obiecałem? Później, jeszcze nie wtedy, bo wtedy jeszcze nie rozumiem. Trochę się bałem wyjechać jako młody chłopak. Nie wyjechałeś w końcu. Nie wyjechałem. Byłem oczywiście na chwilę, to znaczy miesiąc. Byłem w Szwecji, byłem w Niemczech, w Holandii, ale to miesiąc i wróciłem. Ale powiedziałem sobie kiedyś, kiedy ona po raz chyba drugi to powiedziała, że ja sobie zrobię Londyn w Polsce. Że ja nie potrzebuję wyjeżdżać do Londynu, bo tam jest mokro, ja tam nie chcę mieszkać, bo tam jest zimno, tam jest niedobre czarne piwo. I mówię, ja nie chcę w Londynie mieszkać, ja tam mogę pojechać na wycieczkę. W Egipcie mi jest za gorąco, więc ja tam nie chcę mieszkać, więc ja tam mogę pojechać na wycieczkę. Trzeba mieć na to oczywiście pieniądze, więc to jest ta świadomość, że warto mądrze pracować, żeby inaczej zarabiać i więcej, żeby na wszystko starczało, również na wakacje. Ale ten Londyn, to powiedziałem, chcę zrobić sobie w Polsce, bo ja tu mam rodzinę i swoich przyjaciół. Ja wszystkich nie zmotywuję, żeby oni wszyscy ze mną wyjechali. I tak powiedziałem. I myślę, że niejako stało się. Tak robię. Stało się tak. Poza tym jednak ta Polska, którą mamy dzisiaj, ten kraj, w którym żyjemy, jest naprawdę przepięknym miejscem do życia. Tak. Ja też tak uważam. Ja też wróciłem z emigracji po 10-letnim mieszkaniu w Niemczech. Uważam, że to była najlepsza, absolutnie najlepsza decyzja, żeby zamieszkać ponownie w Polsce. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!